Uczestnicy konkursu prześcigali się w bardziej nowoczesnych przepisach, jak na przykład pierogi ze śledziem, poprzez śledziowe rolady, koreczki, aż do staropolskich przepisów. W sumie do konkursu wystawionych zostało aż 18 wariacji na temat śledzia. Zważywszy na to, że mamy okres postu, pomyślałyśmy, że niech to będzie śledź. Jednocześnie podpatrzymy, co postawić na stole wielkanocnym na przykład, albo wykorzystać Wielki Piątek, bo może też akurat tutaj takie potrawy się trafią. Będę tutaj degustować i sprawdzać, który jest dobry, który kolorystycznie ładnie wygląda i w ogóle. To kolejna edycja konkursu kulinarnego. Zawsze zapraszamy uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego miasta. No i oczywiście mamy przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej Słoneczko, Przytulisko, Akademia Życia, Kameleon. W tym roku po raz pierwszy mamy także przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubinie. Oczywiście są tutaj nieodzownie seniorzy z naszej placówki, z Domu Dziennego Pobytu Senior, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek w Lubinie. Podczas konkursu triumfowały potrawy uczestników WTZ Słoneczko z Lubina. Jury najbardziej smakowała śledziowa piniata, czyli śledzie na pieczonych ziemniakach z ziołowym pesto, posypane orzeszkami piniowymi ze świeżą bazylią. Drugie miejsce również do Słoneczka za śródziemnomorski rejs, a trzecie do WTZ Przytulisko za śledziowe pierożki.